opinię, zarówno tak, przez Annę Śledzińską-Simon z Uniwersytetu Wrocławskiego i Adama Bodnara, wówczas Uniwersytetu Warszawskiego, zanim jeszcze był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale też wbrew temu, nad czym pracowała i co starała się wdrożyć bardzo starannie pani ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Tak naprawdę ustawodawca i rząd ograniczyli się tylko i wyłącznie do tego, aby uniknąć konsekwencji w postaci płacenia przez Polskę finansowych odszkodowań, czy to się nazywa odszkodowanie, czy kar. Kar za niewprowadzenie i niewdrożenie do porządku polskiego dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. I to są dyrektywy, które mówią, co raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnych dyrektyw, które akurat nie mówią o osobach z niepełnosprawnościami. W związku z tym to, co się znalazło w tym zakresie ujętym w ustawie, dotyczy tylko i wyłącznie tego, co znalazło się w dyrektywach, które zostały w tym zakresie po prostu przepisane bezpośrednio. I tutaj możemy to przypomnieć, prawda, że działania szły bardzo wyraźnie w tym kierunku, znaczy propozycja, aby ująć zgodnie z artykułem 32 Konstytucji, który mówi o niedyskryminacji bez względu na każdą cechę, wszystkich, równo. Tak, no, jest równość wobec prawa. Ja jestem w stanie w pełni jakby solidaryzować się z osobami, które czytają tą ustawę i czytają artykuł na przykład 7. Zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie opieki zdrowotnej oraz oświaty i szkolnictwa wyższego. I teraz, no, jeżeli to nierówne traktowanie jest w innym zakresie albo z innej przyczyny, prawda, to się go nie zakazuje? No właśnie, więc oczywiście tutaj, gdybym miała reprezentować ustawodawcę, to bym powiedziała, że no, w dalszym ciągu obowiązuje konstytucja, to jest raz. W dalszym ciągu obowiązuje Europejska Konwencja Praw Człowieka. Tu mamy pewien problem, bo protokół 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi wręcz, że zakazuje się dyskryminacji ze względu na każdą cechę i to jest ten protokół, o ile się nie mylę, którego ciągle żeśmy nie ratyfikowali. Każde po kolei te rządy, które mamy, od tego uciekały i były temu przeciwne, więc w tym momencie jest pewien taki problem. Natomiast jeśli popatrzeć na konwencję dotyczącą osób z niepełnosprawnościami, to tam zarówno artykuł 5 mówi bardzo wyraźnie o równości i niedyskryminacji, I jak gdyby podkreśla to, że wszyscy ludzie są równi i to dotyczy również państwa strony, zakażą jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i zagwarantują osobom z niepełnosprawnościami jednakową dla wszystkich i skuteczną ochronę przed dyskryminacją z jakichkolwiek względów. Więc tutaj w tym artykule 5 znajduje się takie mocne podkreślenie. On zostaje wprowadzony 2 lata po tym, jak jest to w tej ustawie z 3 grudnia 2010 roku, więc te wszystkie zarzuty, które w 2010 roku się pokazywały, są słuszne. Poza tym myślę, że problem polega na tym, że oczywiście nie wiem, jak wdrażamy artykuł 5 tej konwencji, która mówi o osobach z niepełnosprawnościami, natomiast nie włączając osób z niepełnosprawnościami do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, narzucamy ton przyzwalający na odmienne, w tym przypadku gorsze traktowanie osób z niepełnosprawnościami. I to jest coś, co może mieć skutki daleko idące. Bo w związku z tym, skoro to nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, to nie musimy się nimi przejmować. Można powiedzieć, że prawo jest niespójne? Bo tu tak, tu inaczej. Czy nie ma tutaj... I znów, prawo w tym momencie jest niespójne. Daje tekst, który jest tekstem minimalistycznym, jest tekstem, który mówi: odwalcie się od nas, nie będziemy płacić. Natomiast jest tekstem, który jednocześnie pokazuje: nie mamy wrażliwości, nie mamy woli, nie mamy kultury, która włącza ludzi bez względu na niepełnosprawność do porządku prawnego i do polityk społecznych, jakie mamy. I w tym sensie jest to wydźwięk jak najgorszy. Ale z drugiej strony oczywiście to nie jest przeszkoda dla prawników,
żeby wykazać, że wystarczająco w porządku prawnym polskim mamy przepisów, zaczynając od konstytucji, gdybyśmy tę konstytucję szanowali. W artykule 32 zakazujące gorsze traktowanie osób ze względu na niepełnosprawność. Czyli ja tu nawet widzę moment, w którym nie wiem, czy mógłby się wypowiadać Trybunał Konstytucyjny, bo musiałaby to być konkretna sprawa, ale nawet w konkretnych sprawach, które by były i które by trafiły do sądu cywilnego, czy które by trafiły do sądu administracyjnego, wyobrażam sobie, że na podstawie istniejących przepisów i konwencji na dzień dzisiejszy, tej konwencji mówiącej o osobach z niepełnosprawnościami, możliwe jest wypracowanie traktowania osób z niepełnosprawnościami w sposób nie gorszy niż osób, co do których ma, które, ma, które są wymienione w tej konwencji, w tej ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Tym bardziej, że prawdę mówiąc, no nie ma co przesadzać. Ta ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania jest wyjątkowo wąska. Ona jest naprawdę napisana tak, żeby można było tych przepisów nie przestrzegać. Ilość elementów, które są wykluczone, prawda? Czyli wykluczona jest te ustawy... Znaczy, artykuł 5. Artykuł 5 jest znacznie dłuższy niż pozostałe artykuły. Artykuł 5 mówi, gdzie się nie stosuje tej ustawy. Czyli wszędzie tam, gdzie rzeczywiście są momenty wrażliwe. Dajcie Państwo przykład. Słuchacze nie wiedzą, co jest artykuł 5. Ustawy nie stosuje się do sfery życia prywatnego i rodzinnego oraz czynności prawnych pozostających w związku z tymi sferami. A to na przykład dotyczy kwestii tego, dlaczego osoba tylko z faktu, że ma jakiś rodzaj niepełnosprawności, nie może zawrzeć związku małżeńskiego, nie może wchodzić w relacje seksualne. Tyle jest mowy o tym, jak to jest ważne, żeby umożliwić osobom z Downem, aby się rodziły i aby się rozwijały. Ja jestem jak najbardziej za tym. Natomiast uważam, że jest perwersją uznanie. Osoby z Downem mają bardzo różny sposób bardzo różny poziom niepełnosprawności, od dużej, głębokiej, po bardzo niewielką. Natomiast jest perwersyjne uznanie, że osoba, która nie ma syndromu Downa, nie może się zakochać i związać z osobą, która ma syndrom Downa, ponieważ jakakolwiek relacja z osobą z syndromem Downa, seksualna, jest przestępstwem. Więc możliwość nawet dostrzeżenia tego typu nierówności, zakazanie osobom z Downem, które mogą być z innymi osobami z Downem w bliskich relacjach i chcieć mieć związek, założyć rodzinę, mieć związek małżeński. Uznanie z góry, że jest to niemożliwe. Znaczy, czy takie osoby muszą pójść do sądu, by uzyskać zgodę? No, nie, one z ustawy nie mają prawa. W związku z tym to nie jest ani normalne, ani dobre, ani tak naprawdę podpierające argument, że osoby, że płody z syndromem Downa są tu równie mile widziane, jak wszystkie pozostałe. Bo nie są traktowane równo. I teraz jest cała masa osób, które syndromu Downa nie mają i są kompletnie nieodpowiedzialne, prawda? Ale ich nie regulujemy. Ilość sytuacji, w których narażamy osoby z niepełnosprawnościami na wyższe koszty przez fakt, że nie słyszą, przez fakt, że nie widzą, gdzie to nie powinno być tak naprawdę, to nie powinien być element, który przerzuca koszt danych usług czy danych sytuacji, gdzie wchodzimy w relacje prawne, na te osoby. To jest kolejna rzecz, o których nie myślimy i prawdopodobnie gdybyśmy pozwolili słuchaczkom i słuchaczom się wypowiedzieć, dowiedzielibyśmy się o tysiącach dodatkowych, które nam się na co dzień nie przychodzą nam na myśl, ale właśnie dlatego nie przychodzą nam na myśl, bo jesteśmy pozbawieni tej wrażliwości, która jest w konwencji. Konwencja jest po to zrobiona, żebyśmy wdrożyli myślenie o tym, że w naszym społeczeństwie, jeżeli na ulicach nie widzimy osób z różnymi niepełnosprawnościami, to nie znaczy, że ich nie ma, tylko to znaczy, że dla nich nie stwarzamy miejsc, żeby mogli normalnie w przestrzeni publicznej funkcjonować. A to jest coś, co w społeczeństwie starzejącym się powinno być również elementem, jaki powinniśmy wziąć pod uwagę. Bo medycyna robi swoje, idzie do przodu, niemniej jednak to zdrowie różnie funkcjonuje i rodzimy się z różnymi
nie chcę tego nawet nazwać wadami, ale z różnymi elementami, które mogą utrudniać życie w społeczeństwie, które nie jest na to przygotowane. No, pozwolę sobie, tydzień temu czytałem, tak mi się przynajmniej wydaje, przeczytam jeszcze raz dzisiaj krótko punkt ku preambuły do konwencji ONZ-owskiej dotyczących praw osób niepełnosprawnych. I bardzo bym prosił panią profesor, żeby w tym kontekście moglibyśmy uporządkować, co można zrobić, bo preambuła w tej części brzmi tak. Uznając, że niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są często narażone, zarówno w środowisku rodzinnym, jak i poza nim, na większe ryzyko przemocy, naruszenia nietykalności osobistej lub znieważenia, opuszczenia lub zaniedbania, znęcania się lub wykorzystania. Taka jest część preambuły. Mhm. I teraz... I ta preambuła jest przetłumaczona na artykuł 6, który mówi o niepełnosprawności. I znowu mówi o kobietach z niepełnosprawnościami, które my żeśmy przetłumaczyli w sposób moim zdaniem dyskryminujący. Niepełnosprawne kobiety, tak jest przetłumaczone. No właśnie. Państwa strony uznają, że kobiety z niepełnosprawnościami i dziewczęta z niepełnosprawnościami są narażone na wieloraką dyskryminację i w związku z tym podejmą środki w celu zapewnienia pełnego i równego korzystania przez nie ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności. Rozwój, awans, wzmocnienie pozycji kobiet w celu zagwarantowania im możliwości wykonywania i korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności ustanowionych w niniejszej konwencji. No i teraz... Patrząc na sposób funkcjonowania tej grupy wskazanej w preambule, jaki jest dostęp do, począwszy od informacji o środkach pomocy, poprzez zgłoszenie problemu przemocy, poprzez wsparcie ze strony instytucji, aż do wyeliminowania tej przemocy. Czyli począwszy od prostych informacji o prawach, poprzez cały wymiar sprawiedliwości, aż w efekcie do bezpieczeństwa. Świetne pytanie. Nie wiem, czy zdecydowanie do mnie, ale to, co żeśmy w tej chwili powiedzieli, jest bardzo ważne również z tego powodu, że to jest bardzo istotny moment, w którym widać dyskryminację wieloraką. Że jest się w gorszej sytuacji z faktu, że jest się dziewczynką bądź kobietą. Jest się dodatkowo w gorszej sytuacji z tego powodu, że ma się pewne niepełnosprawności. I teraz no to niech pan mi powie, jak jest w ośrodkach czy te ośrodki to dostrzegają, bo teraz czy nie? Trzeba sobie... Do tego byśmy jeszcze mogli dołożyć, że to będzie sytuacja kobiet i dziewcząt w gorszej sytuacji majątkowej, finansowej. Kobiet i dziewcząt w gorszej sytuacji społecznej ze względu na miejsce, w którym żyją. Gorsza sytuacja kobiet i mężczyzn ze względu na orientację seksualną, jaką mają. Gorsza sytuacja kobiet i dziewcząt ze względu na kolor skóry, ze względu na religię bądź brak wyznania, ze względu na pochodzenie etniczne, ze względu na sytuację kulturową, w jakiej się znalazły. Na przykład są to osoby, które starają się o azyl i są uchodźczyniami, prawda? Czyli tutaj to nagromadzenie gorszego traktowania ze względu na sytuację, w jakiej są, jest naprawdę bardzo duże. I myślę, że pierwsza rzecz, która jest, to uzmysłowienie sobie tego. A teraz pytanie, a w praktyce jak do tego jesteśmy przygotowani? Ja mam pewną odpowiedź, ale wolałabym, żeby pan najpierw powiedział o praktyce. W praktyce my mamy takie, najłatwiej jest to sprawdzić, jeśli się analizuje gminne, powiatowe, wojewódzkie i wreszcie krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Bo na wszystkich tych szczeblach administracji od kilku lat istnieje obowiązek opracowywania takich właśnie programów. No, skądinąd słusznie, bo trudno, żeby odgórnie wiedzieć, jakim zasobem w danym miejscu dysponuje dana gmina czy powiat. I teraz, jeśli się czyta te dokumenty, tam śladu nie ma, przynajmniej w większości, w ogóle o takiej perspektywie osób z niepełnosprawnościami, a my mamy problem z dwóch stron, bo mamy problem postępowania z osobami, które doznają przemocy, ale mamy też problem, w jaki sposób pracować ze sprawcami przemocy, którzy przecież również mogą być osobami z niepełnosprawnościami. I teraz no też prosta sprawa, no niedostosowanie na przykład takiego programu dla sprawców, co do możliwości dotarcia, co do możliwości uczestnictwa, również eliminuje możliwość oddziaływania. I pewnie to oddziaływanie jest na paru płaszczyznach. My mówimy tutaj w programie, który się zajmuje przemocą. Jeszcze raz się odwołam do działalności
ówczesnej rzecznik praw obywatelskich, pani profesor Ireny Lipowicz, która nie tylko, że przyjmowała takie zgłoszenia i uwrażliwiała bardzo różne grupy właśnie dokładnie w tym temacie, że to są grupy osób, które mogą mieć syndrom wielokrotnej dyskryminacji. I kiedy mowa jest o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, w tym ja nie wymieniłam jeszcze jednej grupy kobiet starszych. O dziewczętach mówimy, czyli to są te, które są narażone ze względu na to, że są bardzo młode. Ale mamy też osoby starsze, plus niepełnosprawności. Przy czym właśnie język w tych materiałach wydawanych przez RPO jest bardzo prawidłowy. Mówi o osobach z niepełnosprawnościami, a nie etykietuje. Dostaję tutaj sygnał, że mam teraz skończyć i wracamy do tematu. Wrócimy, wrócimy do tematu po informacjach Radia Tok FM. Weekend Radia Tok FM. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 2. Sejm przegłosował tę ustawę, tak jak wspominałem, jednogłośnie, bo raczej trudno było się spodziewać tutaj polemicznej, no właściwie zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć, polemiki, może tak. Trudno, jest piątek, mam nadzieję, że państwo mi to zapomnienie wybaczą. No to może inne wiadomości, o których już pamiętam. A dziś gościem raportu gospodarczego jest pan Marcin Krasoń, analityk Home Broker. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja mam do pana... Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Sergiusz Piotrkowski. Ponad 1,5 miliona osób wzięło udział w dzisiejszej papieskiej mszy w kampusie Misericordie w Brzegach. Taką liczbę podał rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi, powołując się na lokalne władze. Z kolei według Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży uczestniczyło w niej 2,5 miliona pielgrzymów. Msza pod przewodnictwem Franciszka zakończyła Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. A papież Franciszek, zanim wyruszył na kampus w Brzegach, rozmawiał w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Poinformował rzecznik MONU Bartłomiej Misiewicz, że szczegółów rozmowy rzecznik nie ujawnił. Podał jedynie, że była to dłuższa rozmowa, która odbyła się po hiszpańsku. Ponad setka muzułmanów dołączyła dziś do 2000 wiernych zebranych w słynnej katedrze w Rouen w Normandii. Odbyła się tam msza w intencji księdza Jacques'a Amela, zamordowanego we wtorek w kościele przez 2 19-letnich dżihadystów. Miłość dla wszystkich, nienawiść wobec nikogo, głosił plakat umieszczony przez muzułmanów we wnętrzu świątyni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Już oddaję pani profesor głos. Mówiłam o różnych płaszczyznach, na których trzeba działać. I pierwsza płaszczyzna to jest oczywiście płaszczyzna przede wszystkim wrażliwości społecznej. I dobrze byłoby, żeby władza, jakakolwiek jest, była na to uwrażliwiona i chciała coś zrobić. Bo jeżeli nie jest uwrażliwiona i nie chce zrobić, to my jako społeczeństwo mamy znacznie gorsze zadanie. Co to znaczy być uwrażliwionym? Wiedzieć, że to jest problem trudny i złożony i że go nie da się tak szybko rozwiązać, a jednocześnie jest powiązany z innymi problemami. W tym przypadku, o którym żeśmy powiedzieli, bardzo wyraźnie widać, że konwencja, która dotyczy osób z niepełnosprawnościami, jest ściśle powiązana z konwencją Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. W związku z tym, jeżeli nie będziemy zwalczać pewnych stereotypów, w tym przypadku stereotypy, które nam pozwalają nie widzieć, nie rozumieć, nie dowiadywać się, nie słyszeć i nie wdrażać tego zarówno w budowaniu ulic, jeżeli chodzi o chodniki, jak i o budowaniu domów, jeżeli chodzi o windy, wreszcie jak i o budowaniu miejsc pracy i włączaniu ludzi, którzy mają pewne niepełnosprawności, to bez względu na to, jakie napiszemy piękne przepisy, nic to nie da. Myślę sobie, że z jednej strony to jest kwestia mówienia o konkretnych kazusach, o tym, jak się to rozwiązuje, mówienia o konkretnych problemach. Ja przez 2 lata w
współpracowałam z kobietą wspaniałą, genialną, na wózku, która walczy o to, żeby dziecko, które powinna od dawna mieć wszystkie papiery na wychowanie tego dziecka, bo wychowuje go od jego pierwszych dni, żeby jej sąd rodzinny to dziecko przyznał. Sąd wynajmuje najróżniejsze problemy, żeby tylko dlatego, że kobieta jest na wózku... Nie ma prawa wychowywać dziecka. Dokładnie. Żeby jej nie dać prawa do adopcji. I to jest skandal. Ja rozumiem ten sąd, więc pewnie z tym sądem też trzeba rozmawiać. Rozumiem w tym sensie, że ten sąd jest taki sam, przepraszam, zakapior, jak cała nasza reszta. Z drugiej strony mamy sytuację, gdzie jest bardzo wiele przemocy w takich rodzinach. I one są z jednej strony dlatego, że ta przemoc jest społecznie akceptowana, a w dużej mierze promowana w momencie, kiedy mówimy, że taki jest... Nie to, że taki mamy klimat, ale taką mamy tradycję. I w momencie, kiedy się robi wszystko naprawdę, żeby ignorować zobowiązania, jakie z konwencji antyprzemocowej wynikają. Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, bo żeśmy rozmawiali o tym z mecenasem Wroną, że to nie jest proste. Bo biorąc przepisy, jeżeli ktoś stosuje przemoc w rodzinie, to należy sprawcę usunąć. A co się ma dziać w sytuacji, w której ten sprawca jest jedynym żywicielem tej komórki rodzinnej? Co się ma dziać w sytuacji, kiedy osoba jest sparaliżowana, ma świetnie funkcjonującą głowę, albo nawet słabo, jest wrażliwa i czuje i doznaje przemocy, ale sprawca jest jednocześnie jedynym opiekunem i jedynym członkiem rodziny, który rzeczywiście przy tej osobie robi, co na pewno też nie jest łatwe i co być może jest elementem, który się przyczynia do przemocy. Czyli tu wchodzimy w zakres tego, jak naprawdę poza gadaniem i puszczaniem wielkich słów funkcjonuje na przykład pomoc społeczna, która by uwzględniała nie tylko samą osobę z niepełnosprawnością, ale brała pod opiekę całość. Pewnie jest trudno na co dzień zajmować się osobą z niepełnosprawnością. Pewnie mogą siadać nerwy i ta osoba druga też może mieć tego dosyć i powodem jego zachowań nie musi być niechęć, ale może być bezradność podobna jak ta, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością. Więc to jest pewien zakres problemów, które trzeba dostrzec i chcieć rozwiązać, a nie z wysokiego C tylko pouczać, nakazywać i zakazywać. Ja uważam, że mamy do czynienia z zaklętym, z takim zamkniętym kołem, ponieważ żeby dostrzec tą perspektywę, o której mówi pani profesor, te osoby musiałyby trafić do systemu w jakiś sposób statystycznie zauważalny, zaistnieć jako problem do rozwiązania, ale one nie mają szansy tam trafić, bo mają różnego rodzaju niepełnosprawności i w ten sposób to jest tylko teoretyczna rozmowa. Naprawdę? No. A niech pan sobie przypomni, jak wyglądała sytuacja, kiedy tygodniami w Sejmie tkwiły matki z dziećmi, które mają wysoką niepełnosprawność i kilku ojców. Proszę zauważyć, to nie jest tak, że one nie mogą trafić do systemu. To jest tak, że my mamy na podwyżki dla rządzących, na kolejne stanowiska, które mają nam zapewnić władzę, a nie mamy pieniędzy, bo nie chcemy, a nie dlatego, że ich nie ma, na ludzi, którzy rzeczywiście są członkami tego społeczeństwa i są w potrzebie. To nie jest tak, że my się nie możemy podzielić. To jest tak, że brak nam wrażliwości i chęci i woli i piszemy przepisy, które mają nam powiedzieć odhaczyliśmy, a nie przepisy, które mówią zmieniamy podejście do ludzi. No jeżeli idziemy do sądu i wśród zawodów prawniczych nie ma ludzi z widocznymi niepełnosprawnościami, jeżeli idziemy do szpitala i wśród personelu nie ma ludzi z widocznymi niepełnosprawnościami i tak dalej. Wśród salowych będą, bo to jeszcze jest na dodatek rzecz, która jest klasowa i też sobie trzeba to wyraźnie powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnościami tylko dlatego, że mają jakąś niepełnosprawność, bardzo często od razu klasyfikują się jako osoby do prac prostych, niewymagających, a często są to ludzie z ogromnymi głowami i możliwościami, tylko z pewnymi trudnościami innego typu. Wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wykładowca z niepełnosprawnością widoczną. No tak, ale to mi nie chodzi o to, że jest taka osoba, no tylko... Że po prostu dla mnie, ja rozumiem, że jest protest w Sejmie i że to nas interesuje przez tydzień, natomiast potem wracamy do rzeczywistości, w której jednak ten udział nie jest widoczny. I tak, w związku z tym temu służyły te
te dyrektywy unijne. To nie jest wtrącanie się Unii Europejskiej w perspektywę kraju, który może podnieść się z kolan. Tylko to jest stwarzanie ludziom, którzy w ramach państwa polskiego, który jest w ramach Unii Europejskiej, dąży do tego, żeby wykorzystać pełen potencjał ludzki, dając ludziom dobrą jakość życia. Ludzie sobie mogą wierzyć w co chcą, co się z nimi będzie dziać po śmierci, ale tu jesteśmy przez krótki okres czasu i naprawdę mamy prawo do tego, żeby ludzie, którzy rządzą nami, zapewnili nam, że ten czas będzie spędzony w godnych, dobrych, jakościowo dobrych warunkach. W związku z tym nikt nam nie robi łaski. I to, co się stało z tą konwencją, która była stworzona, znaczy z ustawą, która naprawdę była stworzona na odwal się, żeby nie trzeba było płacić tych kar, jest pewnym dramatem, który pewnie można zmienić, gdyby się chciało, prawda? No ja też mogę powiedzieć, jako osoba, która na jakimś etapie uczestniczyła w tworzeniu tej ustawy, że i tak to, co jest, było trudne do wywalczenia w pewnym sensie. Znaczy ja mam świadomość, że to tak ostatecznie wyszło, jak wyszło. Natomiast chcę powiedzieć jednoznacznie, że ze strony ówczesnych osób, które sprawowały władzę, to wcale nie było takie oczywiste, że w ogóle tą ustawę wprowadzono. I powiedzmy sobie, wcale nam nie chodzi o to, żeby teraz to wykorzystać i powiedzieć, że PO robiło coś źle i to wszystko jest wina Tuska, tylko zwrócić uwagę na to, że mamy systemowy problem z brakiem wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Mamy podobny systemowy problem na potrzeby innych grup. Natomiast to, co tutaj wychodzi bardzo wyraźnie, że osoby z niepełnosprawnościami są wielokrotnie dyskryminowane ze względu również na inne elementy, które bardzo często, ładnie oglądać film o człowieku, który jest sparaliżowany i ma pomocnika, który mu pokazuje świat. Tylko, że to strasznie dużo kosztuje. A u nas niepełnosprawność przekłada się bardzo szybko również na pogorszenie sytuacji finansowej, bo bez względu na to, ile będziemy pisać i trąbić o tym, jak życie jest bardzo cenione, w momencie, kiedy jest niepełnosprawność, to mamy przerzucenie odpowiedzialności i ciężaru na rodzinę, to jest raz, ale dwa, to, czego naprawdę nie dostrzegamy i nie doceniamy, że te osoby, które pomagają, też potrzebują pomocy. I to wcale nie jest drogie. To wymaga zorganizowania grup wsparcia, to wymaga zorganizowania możliwości wyjścia i zajęcia się czymś innym. To wymaga również zorganizowania właśnie takich warunków, które osoby z niepełnosprawnościami nie są same zamknięte w domu. A nasza ulica pokazuje bardzo wyraźnie. Dajemy ciała, ponieważ nie ma tam ludzi z wyraźnymi niepełnosprawnościami. Osoby, które, no może jest trochę lepiej z osobami, które nie widzą i to widać właśnie, jak niewiele trzeba zrobić. Uniwersytet zainwestował trochę w dokładne, świetne komputery, które pozwalają osobom niewidzącym studiować. I raptem mamy studentów, którzy nie widzą i mają świetne głowy, nie widząc można robić wszystko. Nie wiem, czy to samo jest z osobami niesłyszącymi. Wiem, że mam studentów, którzy są bardzo zainteresowani na przykład naukami politycznymi, ale nie mogą pójść, dlatego że seminaria w tych naukach politycznych odbywają się na trzecim piętrze w budynku, który nie ma windy. I ktoś na wózku jest już w ten sposób wykluczony. Więc te wykluczenia są mnogie i myślę, że powinny co robić? Grupy, które, w których są osoby z niepełnosprawnościami, mogłyby pewnie powiedzieć dużo więcej niż my w tej chwili o swoich potrzebach i wiele z tych potrzeb jest bezkosztowe. To, czego trzeba, to wrażliwości, której nam brak. Jeżeli do tego są koszty, to trzeba zobaczyć, że to są koszty, które dzisiaj kosztują, ale pojutrze one będą dawały zyski, ponieważ osoby z tymi niepełnosprawnościami przyniosą nam ten zysk. Nie mówiąc już o tym, że będzie zupełnie inna jakość życia nas wszystkich. Naprawdę. Ja nie mogę się powstrzymać, by nie powiedzieć Państwa, nie zachęcić tych, którzy jeszcze nie widzieli. Dzisiaj na TVP Kultura będzie film Macieja Pieprzycy Chce się żyć. Zobaczcie Państwo ten film. O której godzinie? Najpierw będzie spotkanie z Dorotą Kola, która grała matkę chłopca, więc będzie koło rejonówka w 6:30, przypuszczam. Mniej więcej tak dzisiaj.
I odpowiadając w pewnym sensie na to, co pani profesor zaczęła mówić, to słyszalny jest głos organizacji pozarządowych, które się zajmują problematyką pomocy osobom z niepełnosprawnościami, gdzie oni mówią jak bardzo wyraźnie, my wiemy, co trzeba zrobić. To są często organizacje w jakiś tam sposób zawężające się do jakiegoś rodzaju niepełnosprawności na przykład. My wiemy, co trzeba zrobić, my wiemy, jak wesprzeć, tylko my musimy móc funkcjonować, więc potrzebujemy na to odpowiednich środków. Natomiast nie narzucajcie nam jakiegoś działania lub też nie narzucajcie nam zadań bez możliwości ich realizacji. Innymi słowy, jest takie oczekiwanie, co pewnie w ogóle wśród organizacji pozarządowych, bo jak się posłucha ekologów, to też tak mówią, jak się posłucha, nie wiem, z mojego środowiska ludzi, to też tak mówimy. Natomiast faktycznie tu jest tak, że umożliwienie wsparcia osób niepełnosprawnych wśród ludzi, którzy się na tym znają, przez tylko pozwolenie im funkcjonowania wydaje się dość prostym zabiegiem, tak? Bo to jakby nie wymaga się od ani od ustawodawcy mitycznego, czy też od państwa, nie wiem, powoływania nowych organów, czy nowych urzędów, tylko pozwolenia działać tym, którzy to robią. Problem polega właśnie na tym, że my fałszywie rozumiemy sposób rozwiązywania problemów, bo jeżeli spojrzymy na to, ile powołano w międzyczasie pełnomocników, urzędów, dodatkowych biur i dodatkowych miejsc pracy pod tytułem, że te grupy mają się teraz zająć przygotowaniem planu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, to nazbieramy tego sporo. A rzecz powinna być, ja się zgadzam z tymi osobami, to one powinny mówić i razem, i one powinny być punktem wyjścia. Ja wiem, że są osoby, które się zajmują osobami sparaliżowanymi. I wiem, że te osoby przez fakt, że są sparaliżowane, mogą funkcjonować dużo lepiej. Jak się nazywa ten fizyk, który jest noblistą i coś jeszcze ma, mała historia wszechświata. Rozumiemy, o kim mówimy, prawda? Czyli można, tylko to kosztuje. On ma już chyba trzecią żonę, dwie poprzednie nie wytrzymały. A proszę sobie wyobrazić, że to dotyczy rodziców, to dotyczy bliskich, którzy również dodatkowo mają ciężar w postaci, a co się stanie, jak mnie zabraknie? A co się wówczas stanie z tym człowiekiem? W związku z tym to jest dla mnie taki sprawdzian, który pokazuje społeczeństwu naprawdę starzejącemu się, że w momencie, kiedy my dzisiaj nie zadbamy o to, żeby na ulicach pojawiło się dużo ludzi na wózkach, które można samemu obsługiwać, ponieważ nawet człowiek całkowicie sparaliżowany może poprzez oddychanie i dmuchanie w rurkę kierować wózkami i jeździć po ulicach. Ja to widziałam w paru miastach europejskich i za granicą. Skoro jest to możliwe za granicą, to jest to możliwe i u nas, bo to jest kolejna taka nieprawda. Nie jest tak, że te państwa mogą sobie na to pozwolić, bo są bogate. One są bogate, bo dają możliwość równego funkcjonowania tym ludziom. Ale przepraszam, bo mówiliśmy o przemocy i mówiąc o przemocy, pewnie niektórzy są wredni. Natomiast niestety to jest pewnie tak właśnie, że dodatkowym problemem przy osobach z niepełnosprawnościami to jest i to, że ci, którzy dają im pomoc i są z nimi, są narażeni na znacznie większy stres i na pewnie nieumiejętność radzenia sobie z tym stresem. Więc to jest kolejna grupa, którą trzeba pewnie dostrzec tutaj. I są z tym sami. I są sami, właśnie. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Taka kropla drążąca skałę, nie znam audycji. Właśnie mam takie poczucie takie. Mam takie wrażenie, że to tylko początek i że być może zbyt chaotycznie, ale może ta główna myśl, która się przebiła, to, że te ustawy nie mają być robione po to, żeby było na odwal się i żebyśmy nie płacili kar, tylko mają być po to, żeby być pewnym wskazówką, drogowskazem do tego, żeby jednak realizować sytuację, w której jakość życia jest dobra dla wszystkich, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami mają również prawo i możliwość włączyć się i funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani profesor Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski.